Jesteśmy na tym zimnym pustkowiu już kilka dni. To jest jeden z nielicznych ocalałych domów, jakie spotkaliśmy w naszej ciężkiej wędrówce. Ta bezduszna, zimowa kraina nie ułatwia nam walki o życie. Mroczne istoty czyhają na nas. Wiemy, że to nie są pokojowo nastawione do nas stworzenia. No bo jak inaczej nazwać te człekokształtne, na wpół zgniłe stwory? One są wszędzie, otaczają nas. Widzę je każdego dnia, jakby czekała, żeby mi pierwszy ruch. Czuję na sobie ich spojrzenia. Czasem tak bardzo się boję. One mnie przerażają. Dlaczego to nas spotkało? Ja i mój przyjaciel dzielnie walczymy o każdy dzień. Dodajemy sobie otuchy. Wiemy, że musimy trzymać się razem. To ja jest typem wędrowca, bohatera, to dzięki niemu żyję. Gdyby nie on, przeobraziłabym się w to mroczne stworzenie. Czasem, gdy szykuję się do kolejnej wędrówki w poszukiwaniu broni, żywności i innych niezbędnych do przetrwania rzeczy, zastanawiam się, czy wróci. Czy może jednak go zabiją, ale on zawsze wraca. To jest bardzo odważnym człowiekiem, ale wiem, że pod maską męstwa ukrywa, że się bardzo boi o siebie i o mnie. Czuję się odpowiedzialny. Doceniam to. Piszę ten dziennik, bo mam nadzieję, że gdy ktoś znajdzie tu nasze zmasakrowane ciała, znajdzie też ten dziennik. Oprócz nas dwojga są inni nieliczni ocaleńcy. Niektórzy odwiedzają nas za jakiś czas, wymieniając się z nami przedmiotami i informacjami na temat owych istot. Inni zaś osiedlają okoliczne bunkry i domy. Oni znowu nas nachodzą. Te groźne stwory chciały zniszczyć nasz dom.